Opuszczony i zaniedbany dom stoi w jednej z dzielnic Śląska. Bez opieki człowieka będzie popadał w ruinę. Za chwilkę wejdziemy do środka i pokażę wam, co pozostało po byłych właścicielach. To jest wejście do kolejnego domu, który dzisiaj odwiedzimy. O kurczaczek. Tutaj również zostało trochę wyposażenia. O kurde, jakie pajęczyny. Zobaczcie ten sekretarzyk. Ale pajęczyna. Szczerze, taki jeszcze nie widziałem. Piec kaflowy. Poklejany naklejkami przez dzieci. Być może znalazłyby się tutaj naklejki z mojego dzieciństwa. Kto wie, kiedy tutaj funkcjonowało życie. Koza. Czyżby tylko ona ogrzewała tutaj to pomieszczenie? Chyba tak. Wyposażenie nadal jest. Wejście główne. To tędy wchodzi, a tu chyba łazienka będzie. Tak jest. O, nawet ładnie wykafelkowana. Tutaj wanna. No, powiem wam, że jestem zaskoczony. Widziałem, że jest też wyższe piętro. Zaraz sprawdzimy, co tam jest. Gitara rozwalona już. Już sprawdzamy, co tutaj jest. Poddasze. To tak jakby dodatkowy pokój. Tutaj pokój dziecięcy. Kolorowanki. Może jakieś skarby znajdziemy. Patrzcie, jaka broszka. Pewnie złota. Tu kolejna. Tutaj mamy jakiegoś misia. O, nawet są jakieś monety. 2 złote mosiężne. No tak poza tym to chyba już nic. 20 centów. O kurde. Tu na dole też zabawki.
musimy zobaczyć na poddasze. O kurde, tu dopiero jest skarbów z czasu PRL-u. Hulajnogi. Zobaczcie, jaki wazonik. Czy dzbanuszek, dzbanek? Roznegliżowana pani. Patrzcie, tutaj jest wazonik. Kubuś Puchatek. I klatka dla ptaszka. Dobra. Schodzimy na dół. Są tam jeszcze jakieś płyty CD. Nie dojdę tam chyba. Dobra. To jest dobry moment, aby opuścić to miejsce. Dobra, na razie trzymajcie się i do zobaczenia.